Słuchajcie, mamy niesamowity czas. Jeszcze dwa dni temu lataliśmy paralotnią i samolotem, a dzisiaj przyjechałem polatać dronem na skały. Fajne miejsce, naprawdę super, aczkolwiek mamy dużo mgły. Za chwilę wzniesiemy się RM3S i sprawdzimy, na jakim pułapie jest ta mgła. Ale słońce już przebija się, więc nie powinno być źle, bo jest właściwie w pół do dziesiątej, więc jest później. Rano próbowałem latać, ale mgła była zbyt gęsta, więc stwierdziłem, że odczekam te dwie godziny i faktycznie teraz jest dużo lepiej. Przy okazji tej sesji opowiem wam trochę o tym, jak zacząć przygodę z dronem, bo faktycznie dużo ludzi zastanawia się, nie wiedzą de facto, jak te pierwsze kroki zrobić, a w sumie to nie jest bardzo skomplikowane, wystarczy ułożyć sobie te pierwsze trzy kroki, a później już będzie wszystko raczej z górki, więc zapraszam was bardzo serdecznie i zaczynamy ten odcinek. Najpierw sprawdzimy, jak wygląda mgła. Jestem w tej chwili na 117 metrach. Wygląda to w ten sposób, że poziom mgły mamy mniej więcej na 80. Jest coraz lepiej. Tutaj widać to fajnie. Muszę się odrobinę podnieść, żeby obiektyw mi nie zaparował i cały dron. Tutaj już jest na tym poziomie spokojnie, ciepło i sucho. Także 120 metrów to jest ten poziom, gdzie mogę lecieć i damy radę. Zrobimy sobie może dzisiaj kilka ujęć i zrobimy sobie też timelapsy. Na razie na bazie nagrania wideo, myślę, że nie będzie źle, taką krótką rolkę. Tu jest bardzo fajnie, jeżeli chodzi o te kształty. Więc pierwszy krok, jeżeli chodzi o to hobby, naprawdę ważny krok, to jest twoja wizja, czyli musisz określić tak naprawdę, co ty chcesz robić z tym dronem. Na pewno na początku będzie ci mega ciężko określić jednoznaczną wizję z tego względu, że dronowanie stało się bardzo specjalistyczne obecnie. Co to znaczy? Są osoby, które wykonują tylko mapy, są osoby, które strzelają tylko zdjęcia, a są osoby, które ścigają się albo wykonują sztuczki, tak? Uwielbiają w sztuczki lub też latają na dłuższe dystanse po górach. Więc twoja wizja jest ważna, dlatego obejrzyj sobie różne filmy, na przykład FPV Freestyle albo FPV Cinematic, FPV Long Range, to są mniej więcej te filmy, ale także zapoznaj się z filmami dotyczącymi na przykład wykonywania zdjęć dronem, albo map, czy timelapsów, czy filmowania dronem i w tym momencie będziesz mógł już zdecydować, w którą stronę my idziemy. To jest najtrudniejsze, ale ta wizja jest mega ważna. I przy wyborze wizji trzeba pamiętać, słuchaj, o tym, że za pół roku czy za rok będziesz zupełnie w innym miejscu niż jesteś dziś, więc nie kupuj najtańszego badziewia, tylko zdecyduj się już na model, który jest przynajmniej trochę lepszy, albo weź się porządnie za ćwiczenia. Dobra, przejedziemy sobie troszeczkę dalej, tu wygląda to super, ale chciałbym mieć ujęcia mniej więcej stąd i odrobinę niżej. Zaraz zobaczymy z ilu, to ma być rolka dzisiaj. My sobie nagramy rolkę, jesteśmy na 86 metrach i teraz te chmurki fajnie powinny nas mijać. Ok, więc teraz tak, następny punkt programu to są ludzie. Oprócz twojej wizji, ludzie. Jeżeli poznasz odpowiednich ludzi, będzie ci mega łatwiej, oni skrócą ci tą drogę. To tak trochę jakbyś chciał, nie wiem, okrążać jakiś półwysep i jechać dookoła tego w półwyspu, kiedy możesz przejść drogą na skróty, tak? I poznanie ludzi, skorzystanie z ich wiedzy, doświadczeń jest mega istotne i mega ważne. Ja bym powiedział, że to jest główny punkt programu. W jaki sposób możesz poznać ludzi? Ano na grupach facebookowych możesz się ogłosić na zasadzie takiej, że jestem świeżakiem, chętnie bym polatał w takim i w takim mieście. Nie obawiaj się nawet zapłacić pieniędzy za to, że ktoś poświęci ci czas i przekaże ci przez lata zdobywaną wiedzę czy doświadczenia, bo ten człowiek wydał setki złotych czy tysiące złotych na to hobby, na pewno tysiące, nie setki. I dzięki temu po pierwsze unikniesz błędów, po drugie skorzystaj z takich doświadczeń i przejedziesz się taką winną, kolejką górską zamiast mozolnie drapać się na szczyt. Więc moim zdaniem ludzie są ważni. Jeżeli nie ogarniesz w swojej miejscowości nikogo czy w pobliżu, kto lata bezpośrednio i nie dasz rady sobie takiej bezpośredniej znajomości wyrobić na bieżąco, możesz pojechać na warsztaty dronowe, plenerowe, poznać tam ludzi. Ja organizuję 5 razy w sezonie takie warsztaty.
I też zdając sobie sprawę z tego, że nie jest łatwo znaleźć odpowiednich ludzi, którzy jeszcze ci poświęcą czas i tą wiedzę oddadzą za darmo, ja stworzyłem też taką grupę, która nazywa się Team 250 Gramów Szczęścia. Jest to grupa wsparcia, program rozwojowy, tak można ją określić. Bardzo fajna sprawa, dlatego że zaczynamy na początku od podstaw i stopniowo ćwiczymy, budujemy swoje doświadczenia, opanowujemy poszczególne kroki i dążymy do mistrzostwa. I wspieramy się w tym wszystkim, więc to jest super sprawa, warto sobie zerknąć. Oczywiście jest bardzo dużo grup facebookowych, świetnych lub mniej świetnych. Można zadawać też pytania w różny sposób. Ja otrzymuję setki pytań, nie jestem w stanie, słuchajcie, nawet odpowiedzieć na nie. Osobom, które kojarzę, odpowiadam, że zapraszam na live'y moje, bo też prowadzę live'y w sobotę o 9.30 na YouTubie. I tam odpowiadam przez godzinę na pytanie już od lat. I to jest taka moja praktyka, po to, żebym miał czas na to, żeby nagrać tego typu filmy dla was, nie? I to jest ta sprawa. Mamy słaby akumulator, wylądujemy i zaraz powiem wam o treku numer 3. Poszło elegancko, widać już słońce. Musimy pojechać kawałek na północ. Z góry widziałem, że tam się przeciera i może będzie słoneczko, bo dzisiaj prognoza w ogóle mówiła o tym, że ma być słonecznie. No i tu faktycznie nam się przejaśniło, dosłownie odjechałem 300 metrów i tutaj już nie ma mgły, pięknie jest. Trochę w zimno w ręce będzie, ale nie szkodzi. Jedziemy. No i słuchajcie, ostatnia rzecz bardzo istotna w tym całym równaniu to jest dobór sprzętu. Wiele osób zaczyna od tego, że na początku kupują sobie sprzęt, a później zastanawiają się, co z tym sprzętem zrobić, nie? A tutaj może wypadałoby najpierw wiedzieć dokładnie, co my chcemy zrobić, czy mieć taką określoną wizję, i to byłoby naprawdę super, a dopiero do tej wizji i do tych naszych potrzeb dobrać sprzęt. Bo wyobraź sobie, że jedziesz do Castoramy, wybierasz sobie jakieś randomowe, które ci się podobają, narzędzia, ładne narzędzia, a później się okazuje, kurczę, że te narzędzia są zupełnie nieużyteczne do tego, co ty masz zrobić. Na przykład zbudować dom, albo pomalować ściany, a ty masz taczkę i betoniarkę, natomiast masz zacząć ładować, malować ściany, więc na tym to mniej więcej polega. I tak to wygląda także, jeżeli chodzi o dronowanie. Każde narzędzie jest troszeczkę do czegoś innego i każde narzędzie trochę inaczej będzie ci się sprawować. Ja bym powiedział tak, że jeżeli nie chcesz wchodzić na początku z dużymi pieniędzmi, bo to jest główny czynnik, który ciebie dotyczy, to na pewno zrobiłbym dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o FPV, jeżeli tobie się podoba FPV, możesz kupić tanie radio, takie za około 300 stówek, na przykład Radio Master, taki mały Radio Master, który się nazywa Pocket, i to jest całkiem dobra opcja, bo to radio zarówno dla osoby początkującej, jak i dla osoby, która jest bardziej doświadczona, już takie jak na poziomie intermediate, czyli średnio zaawansowanym, będzie ok. I kupiłbym symulator, nawet taki jak Lift Off, to jest bardzo dobry symulator. I zawsze, jeżeli ci się nie spodoba, to takie radio możesz oddać, a symulator to jest kwestia stówki. Czyli za 400 masz poziom wejścia do tego hobby, co uważam za bardzo dobry wynik. Jeden z ciekawszych. Natomiast jeżeli chcesz zacząć w małych pieniądzach latać dronem z gimbalem, robić zdjęcia, pierwsze filmiki, jakieś timelapsy, może, to dobrym rozwiązaniem może być na przykład Mini 4K, ale chyba lepszym, moim zdaniem, jak już wchodzić w tę działkę, to jest Mini 3 Pro czy Mini 3. Chyba Mini 3 by nawet wystarczyła. Zaraz ci powiem dlaczego. Muszę wylądować. Dużo ludzi może ci rekomendować na początku, na początek taniego drona typu Mini 2 SE albo właśnie Mini 4K. Natomiast moim zdaniem Mini 3 jest najciekawszym dronem dla początkujących, jeżeli chodzi o drona z gimbalem, ze względu na to,
że ona ma już lepszy sensor. Mini trójeczka ma już lepszy sensor, 1:1/3 cala i dzięki temu twoje zdjęcia, na przykład wieczorem, ale też filmiki, będą mogły być wykonywane w trudniejszych warunkach oświetleniowych i będą lepiej wyglądały. Poza tym mini trójeczka ma możliwość już wykonywania ujęć w pionie, więc dodatkowo jest to fajna sprawa i ma dobry gimbal, dużą ruchomość gimbala. Oczywiście nie ma trybów inteligentnych i jest to tańszy dron, bo kosztuje około 380 euro nowy, tak? Natomiast to już jest bardzo dobra jakość, też wieczorem przy niebieskiej godzinie. To jest w ogóle już inny poziom niż takie tanie, zwykłe drony z gimbalem. Lecimy jeszcze raz. Przerzucę się troszeczkę na drugą stronę. Także reasumując, mogę powiedzieć, że Mini 3 wcale nie jest złym pomysłem. Oczywiście zawsze znajdzie się jakiś dobry lub słaby pomysł. Ale ja bym powiedział tak, że ten dron jest na tyle tani, a na tyle dobry, że nie stracisz specjalnie na nim w tej chwili, bo on już troszeczkę ma. Jeżeli przykładasz się do zakupu, przymierzasz się do zakupu na przełomie 2024-2025, uważam, że Mini 3 jest najciekawszym modelem, bo już nie jest najnowszym, ale jednocześnie technicznie nadal spisuje się bardzo dobrze pod kątem cena versus cena versus korzyści i jakość, bo wszystko się waży. Oczywiście można kupić Mini 4 Pro, to jest najlepszy mały dron, można kupić Era 3 lub R3S albo Mavica 3 Pro. Natomiast pytanie, jakim budżetem dysponujesz, co chcesz zrobić, czy wykorzystasz zoom, i te wszystkie pytania trzeba sobie zadać. I wiadomo, że nie jest łatwo i nie od razu otrzymasz odpowiedzi na wszystkie pytania, więc trzeba trochę researchu przeprowadzić, ale mogę ci powiedzieć, że trzeba powoli, krok po kroku określać przybliżenie, czyli co ja chcę zrobić i tak dalej, i dopiero się zacząć rozwijać. No i następna rzecz, która jest ważna, ona jest mega ważna, to jaką ścieżkę rozwoju ty przyjmiesz. I dlatego na końcu chcę ci powiedzieć, że bardzo dużo ludzi kupuje drony i porzuca to hobby, bo są samotni. Na pewno w stronę ludzi idź, na pewno rozwijaj się, dołącz sobie do społeczności, bo to są mega ważne rzeczy, o których się nie myśli na początku, a ludzie cię będą wspierać. Jeżeli chodzi o pierwsze FPV po symulatorze, ja bym wybrał od razu 5 cali już teraz, natomiast gdybym latał blisko domu, bo na przykład pracuję, czy blisko pracy, czy z domu do pracy w drodze, no to maluszka typu Pavo 20 Pro, który daje bardzo dużo zabawy i lata się nim łatwo. A waty bym nie wybierał dla FPV, ani jedynki, ani dwójki, chyba że masz bardzo mało czasu, bo awata to jest taka Tesla, która większość rzeczy robi za tobą. Natomiast prawdziwa zabawa w FPV jest wtedy, jak sobie coś dokręcisz, przylutujesz, coś rozbijesz, potrafisz sam naprawić, i to są mega fantastyczne przeżycia. Robimy ostatniego dive'a i kończymy na dzisiaj tą audycję. Zobaczcie, co tutaj się dzisiaj dzieje. Jest absolutna magia miecza. I dla takich chwil i dla takich momentów warto bawić się właśnie w zabawę, w dronowanie także. Na pewno warto pobawić się w dronowanie, nawet jeżeli nie czujesz, że to jest koniecznie dla ciebie, to warto sobie spróbować. Drony stały się już bardzo dostępne. Zestaw z Neosiem w goglach ze wszystkim do FPV, który niedługo wejdzie, z jednorękim bandytą, kupisz za około 2,5 tysiąca mniej więcej. To jest zestaw cyfrowy, nie analogowy, trzeba być tego świadomym. I to jest fantastyczna wartość w stosunku do ceny i jakość. Oczywiście Avata 2 jest taką Teslą, więc każdy dron ma swoje określone przeznaczenie i swoje określone cechy i osobowość, jak ludzie i samochody. Wszystko wygląda inaczej, podobnie jak z motocyklami, więc tak to dokładnie jest. Ale jeżeli masz ochotę wystartować, każdy dron da ci już bardzo dużo wyczucia. Na początku nie musisz pakować nie wiadomo jakiej kasy, możesz używany kupić sobie nawet mini, ale już będziesz mieć
magiczne uczucia, odczucia, jeżeli chodzi o tą podniebną przygodę. Trzymam kciuki, zapraszam do swojej społeczności, jak już się przekonasz. Zapraszam Cię też również do grona Team 250 gramów szczęścia i także do skorzystania z warsztatów online, których jestem autorem. Tam krok po kroku pokażę Ci, w jaki sposób wykorzystać dany model drona optymalnie. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Ja jeszcze kawałek tutaj nagram i powoli będziemy się zwijać. Trzymam za Ciebie kciuki, wszystkiego dobrego i pa!